Niewątpliwie najsłynniejszą bitwą morską stoczoną przez Rzeczpospolitą obojga narodów była ta pod Oliwą z 1627 roku. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że było to jedyne morskie zwycięstwo dawnej Rzeczpospolitej. Już kilkanaście lat wcześniej Jan Karol Chodkiewicz pokonał flotę szwedzką pod Salis. Działo się to podczas wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam więcej o tym nieco zapomnianym już wydarzeniu. Więcej o samej wojnie polsko-szwedzkiej z lat 1600-1611 opowiadam w materiale, do którego link znajduje się w opisie oraz adnotacji. Jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze więcej, wiedzieć jak zaczęły się w ogóle konflikty między Rzeczpospolitą obojga narodów a Królestwem Szwecji, zachęcam do obejrzenia materiału o wyprawie królewskiej Zygmunta III Wazy z 1598 roku. Wróćmy jednak pod Salis. Dzisiaj jest to niewielkie miasteczko Salakgrīva w północnej Łotwie. Jednak w interesujących nas czasach była to stosunkowo dobrze ufortyfikowana twierdza oraz port, w którym Szwedzi koncentrowali swoją wojenną flotę. Bitwa, jaka rozegrała się pod Salis w 1609 roku, była jednym z ostatnich akordów trwającej od ponad 9 lat wojny, która przyniosła naszym siłom wiele wspaniałych zwycięstw, m.in. pod Kokenhausen, Białym Kamieniem czy słynnym Kirchholmem. Jednak głównie ze względów ekonomicznych, politycznych, nigdy nie potrafiliśmy wykorzystać tych wspaniałych wiktorii i raz na zawsze pozbyć się problemu szwedzkiego. Znam dobrze ten kraj. Wojsk regularnych jest mało. Król jest słaby i brak mu pieniędzy, a przeciwko szlachcie nasze siły aż nadto starczą. Na kilka miesięcy przed bitwą pod Salis, pod koniec 1608 roku, do Inflant wraca słynny wódz Jan Karol Chodkiewicz. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zajęty był tłumieniem rokoszu zebrzydowskiego i to głównie dzięki jego talentom militarnym Zygmunt III Waza utrzymał się na tronie i zdołał zdusić rebelię we własnym kraju. Chodkiewicz szybko zauważa, że w Inflantach sytuacja przedstawia się bardzo źle. Szwedzi utrzymują większość ważnych twierdz, a dodatkowo przygotowują się do oblężenia Rygi. Gdyby Szwedzi zdobyli Rygę, wojna byłaby w zasadzie zakończona, ponieważ kontrola nad tą twierdzą dawała jednocześnie kontrolę nad całym regionem. Odbicie Rygi z rąk szwedzkich byłoby zaś niezwykle trudne. Chodkiewicz od początku zmagał się z podstawowym problemem, jakim był brak pieniędzy na żołd. Narażało to jego wojsko na liczne konfederacje, czyli po prostu bunty. Jego żołnierze wypowiadali posłuszeństwo własnemu wodzowi. Hetman nie mógł też liczyć na posiłki od Zygmunta III Wazy, ponieważ ten w tym czasie bardziej zainteresowany był kampanią moskiewską, której celem było zdobycie korony carów. Mimo tych wszystkich przeciwności, Chodkiewicz zebrał niewielką 2000 armię i już w lutym 1609 roku rozpoczął działania wojenne. Postanowił, że pierwszym krokiem nowej kampanii nie będzie zabezpieczenie Rygi, a odbicie znajdującej się w pobliżu Parnawy. Hetmana nie przeraziła sroga zima i mróz. Rozkazał swojej armii maszerować przez zaśnieżone lasy i błyskawicznie dostał się właśnie pod tę twierdzę. Niezwykła jest historia zdobycia Parnawy. Chodkiewicz od początku liczył, że twierdzę uda mu się zdobyć z zaskoczenia. Kiedy jednak forpoczta jego wojsk podeszła pod mury miejskie, czujni Szwedzi przegonili ją wystrzałami armatnimi. Chodkiewicza jednak to nie zraziło, bo słusznie zdawał sobie sprawę, że Szwedzi mogli wziąć forpocztę jego armii za niewielki podjazd. Zaskoczenie Parnawy ciągle było więc możliwe. W tej sytuacji nasz hetman nakazał wycofać nieco wojska, zakazał rozpalania ognisk, nakazał całkowitą ciszę. I tak przez całą dobę nasza armia stała w pełnej gotowości bojowej, smagana srogim bałtyckim wiatrem. Tak o tym trudzie pisał historyk Adam Naruszewicz. Tam przez cały dzień w niedzielę stał Chodkiewicz w wielkim zimnie i nie w czasie, dla strudzenia koni i ludzi, skąd nie tylko narzekania od wojska, ale i łajania wytrzymać musiał. Już się byli Szwedzi postrzegli w Parnawie, rozumiejąc, że to była czata, nie sam hetman z wojskiem, którego się tak rychło nie spodziewali. W takich sytuacjach ujawniał się też twardy charakter samego Chodkiewicza, który wraz ze swoją armią stał w pierwszym szeregu i znosił wszystkie trudy tak jak każdy inny towarzysz. I to mimo wieku.
W interesującym nas okresie hetman dochodził 50, a w czasach dawnej Rzeczpospolitej jest to całkiem słuszny wiek. Cierpliwość jednak się opłaciła. Z nocą z 1 na 2 marca nasz wódz, będąc pewnym, że uśpił czujność Szwedów, wydał rozkaz do ataku. Szwedzi byli tak oszołomieni jego skalą, że zanim zdążyli cokolwiek zrobić, przestały istnieć wysadzone bramy miejskie. Nasi żołnierze wdarli się do miasta i nieuchronnie parli w stronę zamku. Jego brama też wkrótce stanęła w płomieniach. W tej sytuacji obrońcy nie mieli wyboru. Poddali Parnawę. W potyczce stracili 100 żołnierzy, ponad 100 dział i, co bardzo ważne, dwa statki oraz kilka pomniejszych łodzi. Te ostatnie już wkrótce miały się bardzo przydać. Thank you for the armada. Our queen does love ships. W zdobytej przez siebie Parnawie Chodkiewicz nie zabawił zbyt długo. Sytuacja w Inflantach się zagęszczała. Wszystko przez wojska Joachima Fryderyka von Mansfelda, które właśnie nadciągnęły pod Rygę. Niemiecki graf na służbie szwedzkiej był zdeterminowany, aby zdobyć wreszcie tę twierdzę. W takiej sytuacji Chodkiewicz błyskawicznie ruszył na pomoc Ryżanom, a po drodze zaimprowizował atak morski, który jest tematem dzisiejszego odcinka i który przeszedł do historii polskiej wojskowości. Salis znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Parnawą a Rygą. Jak już powiedziałem wcześniej, w interesującym nas okresie wykorzystywane było jako baza dla szwedzkiej floty wojennej. Okręty szwedzkie były dla Rzeczpospolitej prawdziwym utrapieniem, bowiem blokowały Rygę od strony morskiej. Dlatego też Chodkiewicz postanowił pozbyć się tego problemu i po prostu zniszczyć wrogie statki. Plan pozornie wydawał się szalony, bowiem nasz hetman chciał wykorzystać do tego celu zaledwie kilka zdobycznych okrętów. Nasza armia dysponowała wspomnianymi już dwoma okrętami szwedzkimi oraz kilkoma pomniejszymi łodziami zdobytymi jeszcze w Parnawie. Tę niewielką flotę postanowiono wzmocnić, dokupując okręty handlowe od okolicznych kupców holenderskich oraz angielskich. Za marynarzy posłużyli Inflantczycy, a siłę ogniową zapewniła po prostu piechota. Ponadto Chodkiewicz nakazał część łodzi zamienić w brandery. Oznacza to, że nakazał wypełnić ich pokłady materiałami łatwopalnymi, zamienić w swojego rodzaju bezobsługowe bomby. Pozostałe statki udało się za to nieźle uzbroić. Przeniesiono bowiem na ich pokład działa z zamku w Parnawie. Chodkiewicz liczył na to, że Szwedzi nie będą spodziewali się ataku od strony morskiej. I tak rzeczywiście było. Skandynawom nie śniło się, że Rzeczpospolita może w jakikolwiek sposób zagrozić im od morza. Straże nie były czujne, zakotwiczonej floty praktycznie nie pilnowano. Nocą z 23 na 24 marca nasza zaimprowizowana flota skoncentrowała się w pobliżu Salis. Wokół panowała cisza. Szwedzkie okręty stały zakotwiczone i niespecjalnie pilnowane. Za pomocą przekupionych wcześniej majtków udało się w ich pobliże przemieścić wspomniane już brandery, czyli po prostu tykające bomby. Materiał łatwopalny podpalono i rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie. Po chwili brandery po prostu eksplodowały. Efekt był oszałamiający, bowiem dwa szwedzkie okręty od razu stanęły w płomieniach. Szwedzi, nie wiedząc co się dzieje, zaczęli odcinać liny kotwiczne oraz uciekać w morze. Nasze siły tylko na to czekały. Na uciekające okręty czekała pozostała część floty. Po zęby uzbrojona w armaty i lód ognisty. Potężna armada szwedzka dostała się pod srogi ostrzał statków Rzeczpospolitej. Przerażeni marynarze nawet nie podjęli próby wymiany ognia. Zginęło wielu z nich, a flota szwedzka straciła zdolność operacyjną. Zwycięstwo było pełne. Przegonienie floty szwedzkiej spod Salis oznaczało odblokowanie Rygi od strony morskiej. W ręce naszych żołnierzy wpadły też bezcenne zapasy żywności, broni i amunicji. Chodkiewicz postanowił wykorzystać dobrą passę i po krótkim odpoczynku ruszył pod Rygę. Tam bowiem trwało oblężenie prowadzone przez wojska von Mansfelda. Po raz kolejny potyczka między Chodkiewiczem a wojskami szwedzkimi miała być nierówna, bowiem niemiecki graf dysponował znacznie większą ilością wojska. Chodkiewicz ani myślał przejmować się tą przewagą przeciwnika. Ruszył błyskawicznie pod Rygę, a kiedy zbliżył się do wojsk von Mansfelda, upozorował ucieczkę. Wykorzystał do tego przepływającą w pobliżu dźwinę, przez którą jego armia dość szybko się przeprawiła. Von Mansfeld był zmuszony do pościgu i w efekcie rozdzielenia sił.
Pewny siebie szwedzki dowódca zbudował bowiem most na Dźwinie i zanim wszystkie jednostki przeprawiły się na drugą stronę rzeki, nakazał im ścigać Chodkiewicza za wszelką cenę. Nasz hetman tylko na to czekał. Z całą mocą zaatakował część wojsk szwedzkich, bez trudu spędzając je z pola. Uciekający w popłochu Szwedzi próbowali na powrót przekroczyć Dźwinę, mieszając tym samym szyki i ułatwiając Rzeczpospolitej kolejne zwycięstwo. W całym tym zamieszaniu zginęło podobno aż 2000 Szwedów, przy minimalnych stratach własnych. Ryga, podobnie jak wcześniej Parnawa i Salis, została odblokowana. Było to jedno z ostatnich zwycięstw Rzeczpospolitej w wojnie polsko-szwedzkiej o Inflanty 1600-1611. Kilka miesięcy później Chodkiewicz wygrał jeszcze bitwę nad rzeką Gawią. Zdążył też odbić twierdzę o nazwie Dynemund. Na tym w zasadzie działania wojenne się skończyły. Szwedzi zaangażowali się w wojnę z Danią, natomiast Rzeczpospolita bardziej zainteresowana była zdobyciem tronu moskiewskiego. Dodatkowo w 1611 roku zmarł król Karol IX Waza, czyli odwieczny wróg Zygmunta III. W tej sytuacji logiczne było, że konieczny jest rozejm. Ten potrwać miał do 1617 roku. Kolejne wojny ze Szwecją nie miały być już dla nas tak szczęśliwe. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, serdecznie zachęcam do subskrybowania i zostawiania łapek w górę. Odwiedźcie też mój profil facebookowy, na którym zamieszczam różne ciekawe źródła z epoki, czyli z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiam z naddeszczowej Zatoki Puckiej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!